Dzień dobry, witam Was serdecznie i tak na początek, orgia kłamstwa. To, co teraz się wydarzyło, piątek, sobota, niedziela, spotkania, które teraz odbyłem z tak zwanymi poszukiwaczami, odkrywcami, ci, którzy proponowali mi to, co oni wprowadzają teraz w życie, słuchajcie, no to jest żenada. To jest po prostu tylko, odpowiem im teraz tu na antenie, bo powiedziałem, że nakręcę taki materiał, że to jest żenada. To, co szykują właśnie Wam odkrywcy, jest po prostu... No nie wiem nawet jak to nazwać, dla mnie jest to po prostu orgią kłamstwa, która będzie Was teraz dosięgała. Dotyczy między innymi Złota Hochbergów, dotyczy duchów, które straszą na dolnośląskich zamkach, dotyczy listów, które nagle wypłynęły żołnierzy z Jeliny Zdrój, dotyczy każdego innego tematu, który będzie tematem, na którym będzie można w kompleksie Rize trzepać kasiorę. Także ja w tym nie biorę udziału, ja od tego się odcinam, jeżeli nawet trzeba będzie, jeżeli dojdzie do tego, po prostu któregoś dnia na antenie użyję nazwisk osób, które po prostu proponowały mi, no wielki przekręt, po prostu wielki przekręt, chodzi o pieniądze, żeby na kompleksie Rize, na tajemnicach Dolnego Śląska zarobić jak największe pieniądze, ja w to nie wchodzę. Także oficjalnie to wszystkim ogłaszam, ja nie biorę w tym udziału, nie biorę po prostu w tej szopce, która będzie teraz, już jest organizowana, spotkania, które będą się odbywały w tym kierunku, są jednym wielkim kłamstwem. Tak jak Wam mówiłem kiedyś, listy von Schrecka spreparowane, lista Grundmana, wszystkie skrytki, złoty pociąg służyły tylko jednemu, aby pewna grupa osób mogła przez wiele, wiele, wiele lat zarabiać pieniądze. Ktoś mi kiedyś powiedział, że po co ja mam szukać złota w Rize, wystarczy, że otworzę sobie jeden ośrodek, a złoto samo do mnie przyjdzie w postaci biletu. Nie mój kierunek, zerwałem kontakty z tymi osobami, ale ostrzegam Was przed właśnie tego typu działaniami, żebyście nie dali po prostu wpędzić się w kozi róg, żebyście nie dali się zapędzić po prostu znowuż w jakąś nagonkę medialną typu Złoto Hochbergów czy Dolnośląskie Duchy. Także jeżeli ktoś to organizuje, jeżeli ktoś chce Wam przekazać wiedzę, robi to za darmo. Takie rzeczy robi się po prostu za darmo, nie na zasadzie, że jeżeli chcecie ode mnie wiedzę, musicie mi za to zapłacić, musicie mi zapłacić za wejście na mój kanał, że musicie mi zapłacić za zdjęcie ze mną czy mój autograf, albo kupować moje książki. Oddaję Wam tą wiedzę za darmo i zachęcam innych, tych, którzy mają tak wiele do powiedzenia w temacie, żeby zrobili dokładnie to samo, żeby zaczęli swoją wiedzą dzielić się, nie sprzedawać. Ktoś mi powiedział, że wiedza musi kosztować. Owszem, no jeżeli idę na kierunki ścisłe, matematyka, fizyka, chemia, tą wiedzę muszę zdobyć, muszę za to zapłacić. Ale jeżeli to jest wiedza, którą ja za darmo dostaję od Was, to dlaczego ja mam teraz, dodając do tego jakąś otoczkę, robiąc do tego wokół jakiś piękny blicht, zarabiać na Was pieniądze? Także orgia kłamstwa, która teraz się przetoczy, przetaczała się przez nasze środowisko, teraz po prostu przejdzie jak wichura. Ale przykład mamy wszędzie dookoła. Zwróćcie uwagę, minister zdrowia, premier, prezydent, cała kampania wyborcza. Orgia kłamstwa. Cały świat teraz żyje kłamstwem. Kiedyś powiedziałem, że dzisiaj rodzi się kłamstwo, które usłyszymy jutro. Nie. Teraz z minuty na minutę rodzi się kłamstwo, które wypiera następne kłamstwo. Zwróćcie uwagę, że system, ten, który teraz nas otacza, jest oparty tylko na kłamstwie, ale jest na to wspaniały sposób, jest idealny na to sposób. Wyłączyć telewizor, wyłączyć smartfona i po prostu wyjść na łono natury. Cały czas teraz w ten sposób spędzamy czas. Wczoraj byłem przerażony, nie ukrywam tego. Piątek, sobota, niedziela, najazd turystów na Trójmiasto. Szaleństwo totalne. Przejechaliśmy kawałek A2. No po prostu tragedia, no ja nie rozumiem, przecież te wybrzeże, one nie będzie zlikwidowane jutro, pojutrze, polskie morze nie będzie wymazane gumką z naszego państwa, tylko ono będzie trwało cały czas. Nie rozumiem jednego, że przychodzi tam 3-4 dni wolne i cała Polska rusza albo to w góry, albo nad morze. Przez czas można sobie zorganizować. Każdy dysponuje urlopem, każdy dysponuje jakimś wolnym czasem. Ja zachęcam właśnie do zwiedzania od poniedziałku do piątku. Słuchajcie, a czasami zaczynam tęsknić za obostrzeniami, które były jeszcze parę tygodni temu. Słuchajcie, nie powiem, że całe miasta były moje i całe lasy były moje, ale spotykałem ludzi uśmiechniętych, radosnych, ludzi, którzy po prostu korzystali z tego. Wychodzili do lasu, wychodzili na ulice, które były puste, w oknach było widać przerażone osoby, które dzisiaj po prostu jak psy spuszczone z łańcucha zachowują się na ulicach, na plażach, no, na terenach zielonych. Słuchajcie, no samo to, jak ludzie podchodzą do młodych fok, które wygrzewają się na Helu bądź w Gdyni, no to jest to przerażające. Przyjeżdżają ludzie i rzucają się jak dzikusy na te małe zwierzątka.
Widziałem osobiście, jak mały lisek był szarpany, bo gdzieś tam tata złapał małego liska. Dzieciom chciał pokazać, zaraz gromada, wszyscy selfie. Słuchajcie, nie wiem, jak to się skończyło, bo ktoś wezwał straż miejską. No i prawdopodobnie będzie tam wniosek o znęcanie się nad zwierzętami. Nie wiem, no po prostu liczyłem na to, że ta izolacja, że to, co teraz nas dotknęło, jakoś sprowadzi jakieś takie otrzeźwienie, że w jakiś sposób zaczniemy szanować siebie, a przede wszystkim przyrodę, a to okazuje się, że nie. Popuścili nam po prostu łańcuch i nie wiem, jakieś takie zdziczenie ogarnęło ludzi, którzy tak się zachowują teraz na terenach zielonych, którzy zachowują się, już nie wspomnę o restauracjach, w okolicach restauracji, dyskotek. Też nie wiem, czy ten zakaz został zniesiony o organizowaniu dyskotek, ale słuchajcie, setki bawiących się osób w dyskotekach, nawet tysiące, no jedna z większych dyskotek, koło której praktycznie codziennie przechodzę, ona pękała w szwach teraz. Nie wiem, i teraz tak, bać się tego koronawirusa, bać się tego, czym nas tak straszą, czy bać się tego zachowań ludzkich, tego wirusa właśnie ludzkiego. Ja zawsze powtarzam, że my jesteśmy tą właśnie największą zarazą na świecie, jesteśmy my jako ludzie. Te nasze nieobliczalne zachowania. No i teraz jak do tego podejść, słuchajcie? Przez był taki moment, że plaże były czyste, parkingi leśne były czyste, pobocza dróg były czyste od śmieci. Nie było żadnych reklamówek ze śmieciami, nie walały się śmieci. Teraz, słuchajcie, wystarczyło kilka dni, po prostu masakra. Byliśmy w zeszłym tygodniu właśnie w Rize, żeśmy się trochę włóczyli po górach, teraz tak samo, żeśmy się trochę powłóczyli, no i wracają turyści. Po czym to poznać? Po hałdach śmieci właśnie w każdym paśniku, w którym się zatrzymujemy. Hałdy śmieci. Zawsze też powtarzam, zabierz tyle opakowań, ile ze sobą przyniosłeś. Jeżeli masz miejsce, zabierz te, które znajdziesz po drodze. To wiele nie kosztuje. Jestem często świadkiem, że idzie mama, tata, dzieci, jedzą lody, jedzą cokolwiek i nagle jeps, wszystkie śmieci na ziemi. Oni sięgają do torby, wyciągają następne wiktuały i znowuż ta sama sytuacja, wszystko na glebie. I oni podziwiają sobie piękno natury. To nie o to chodziło. Nie o to chodziło, żeby właśnie ten świat troszeczkę teraz wyhamował, wystopował, żeby po prostu teraz go ze zdwojoną siłą niszczyć. Takie jest moje po prostu zdanie i taka jest moja opinia. Słuchajcie, boję się, zawsze się bałem skupik ludzkich, dużych skupik ludzkich, bałem się, a teraz jestem przerażony tym, co się dzieje, słuchajcie, właśnie w miejscach takich nadmorskich, a szczególnie we Wrocławiu teraz, no na rynku to, co się działo. Jak pojechaliśmy właśnie, no wysiedliśmy z samochodów, poszliśmy w jedno miejsce, byłem przerażony ilością tych ludzi. No ja nie wiem, czy to ktoś ogłosił w internecie, że tego miejsca jutro nie będzie. Już nie powiem o panującym ścisku, nie powiem o tym, że wszyscy byli praktycznie bez masek, tylko zachowanie, dzikie zachowanie się tych ludzi. Słuchajcie, no z przerażeniem żeśmy patrzeli na osoby zachowujące się po prostu jak jakaś totalna dzicz. Ja rozumiem, no ktoś był w izolacji, ktoś był, nie wiem, czuł się zestresowany, odrzucony z tego powodu, ale tak się zachowywać, wypić parę browarów i być panem świata? Nawoływać do, nie wiem czego, do demolowania sklepów, restauracji w imię czego? Próba wywołania jakiegoś tam, jakichś zamieszek? Po co? Jest źle, ale po co robić, żeby jeszcze było gorzej? Ja na przykład cieszę się, tak jak powiedziałem wielokrotnie, cieszę się tym, co dostaję każdego dnia od życia. Nie tylko ja, ale wiele osób w ten sposób postępuje. Ale dlaczego ja mam niszczyć na przykład czyjąś własność? Owszem, zdarzyło się parę razy w moim życiu, jak byłem nastolatkiem, czy jak się jeździło do Jarocina, albo gdzieś jakąś szybę wykasować, albo przystanek zdemolować. Ale za to potem trzeba było ponieść konsekwencje i teraz doskonale udaje mi się namawiać młodych ludzi, którzy gdzieś wokół mnie są skupieni, żeby tego nie robili. Jeżeli chcecie się wyżyć, proszę bardzo, są siłownie, są sale treningowe, jest las, są różnego rodzaju grupy survivalowe, gdzie można się naprawdę wyżyć i to nieźle można się wyżyć, można dostać nieźle w dupę, można niezły wysiłek w to włożyć i czuć się w jakiś sposób spełniony i rozładowany. Ale nie swoją jakąś frustrację, paru młodych ludzi stało właśnie z tym piwem, oni panami świata są, zaczęli demolować przystanek, zaczęli zaczepiać starsze osoby. Była sytuacja, że jakaś tam taka babcia żółwiczka sobie szła, ktoś jej zerwał maseczkę z twarzy z tych młodych ludzi, zanim zaczęliśmy interweniować, zanim żeśmy doszli, to już inne osoby interweniowały. Słuchaj, zaczęła się z tego robić zadyma, bo ci młodzi ludzie zaczęli wylatywać z knajpy i zaczęła się robić naprawdę już nawalanka na tej ulicy. Podjechała policja, jakoś to się wszystko rozeszło. Nie wiem, to jakieś apele społeczne powinny być o zachowanie jakiegoś umiaru? Nie mam pojęcia, w jaki sposób teraz do tych ludzi dotrzeć. Przecież to nie jest koniec świata. No,
Ja to tak odbieram, że ci młodzi ludzie, no nie tylko młodzi ludzie, ci, którzy po prostu wpadają w ten amok taki, tej wolności, jak ja to nazywam, naśladują tych, co demolują Stany Zjednoczone, tych, co demolują Francję, tych, co demolują Wielką Brytanię. Oglądałem taki materiał, jak takie prymitywy, potomkowie zbieraczy bawełny zrywają, niszczą pomniki. W pewnym momencie niszczą pomnik jakiegoś dowódcy Murzyńskiego z czasów wojny secesyjnej. Był jakiś tam oddział Murzynów i oni walczyli właśnie za wolność Ameryki, a teraz ich prawnukowie zrzucają tego człowieka z pomnika, z cokołu. I pytanie dziennikarza, co on zrobił, kim on jest, przecież to jest wasz przodek. Taki tępy człowieczek sobie stoi, on nie patrzy w jaki sposób odpowiedzieć, tylko podnosi, słuchajcie, rękę uzbrojoną w jakiś tam przedmiot i chce uderzyć tego dziennikarza. To jest rasizm? Czy ten czarny człowiek staje w obronie swojej rasy, niszcząc pomnik swojego jakiegoś tam przodka? To niedługo u nas dojdzie do tego, że będziemy musieli nazwę Zawisza Czarny po prostu zamalowywać. Albo będziemy niszczyli pomniki naszych bohaterów, bo jak wpadniemy w amok niszczenia, to będziemy niszczyli wszystko jak leci. No po prostu nie znając historii, nie znamy siebie. Nie możemy budować przyszłości, zapominając o przeszłości i nie znając teraźniejszości. To jest takie proste. Wiem, że wiedza boli. Wiem, że przyswajanie wiedzy boli. Wiem, że niektóre osoby, które starają się gdzieś tam, mienią się profesorami, doktorami, posiadają wiedzę historyczną, matematyczną, nie potrafią tej swojej wiedzy przekazać, a atakują wszystkich innych dookoła. Ja nie potrafię, ale zrobię wszystko, żebyś ty też tego nie potrafił zrobić, żeby ciebie nikt nie słuchał. To jest takie proste i podejście Polaka. Ja nie mam, ale zrobię wszystko, żebyś ty też nic nie miał, a do tego, żebyś stracił to, co masz. To jest przerażające, ale prawdziwe. Spotykam się z takimi zachowaniami na co dzień, teraz. Teraz, kiedy Polska dostała, jest podzielona, słuchajcie, już nie na dwa obozy, tylko na kilkanaście obozów. Wczoraj, no z racji tego, że jechałem samochodem, było włączone radio, musiałem słuchać wypowiedzi jaśnie panującego na to, co on mówił na temat LGBT. Ja rozumiem, że ta różowa cała rewolucja jest sprzeczna z naszymi wyznaniami, jest sprzeczna z tym wszystkim, co nam wpajano, że ta rewolucja, jak to nazwać, to jest przewrot, wywrot kulturalny. Ale nie unikniemy tego, no po prostu jeżeli to ktoś akceptuje, owszem, można to w jakiś sposób przeprowadzić, też jest to przeciwne seksualizacji dzieci, ale to, co mówił właśnie jaśnie panujący, ludzkie pojęcie przechodzi i ten człowiek stara się o reelekcję. On chce być po raz kolejny przedstawicielem mnie, ja na to nie wyrażam zgody. Człowieka, który po prostu faszyzuje, który przedstawia swoje informacje w sposób taki, że to jest totalny faszyzm. I dalej potem idąc, słuchając dalszych wypowiedzi, to się okazuje, że my jesteśmy państwem faszystowskim. Europa już odebrała sygnał. Europa już to odebrała. I teraz ktoś powie, a Kwiecień debilu, nie zajmuj się takimi sprawami, bo gówno się znasz na polityce, nie mów na temat polityki. Na czym się nie znam? Na kłamstwie? Znam się idealnie. Od lat mi jest zarzucane kłamstwo. Obracam się w świecie zawodowych kłamców. Bo wszystkie osoby, wokół których ja się kręcę, wszyscy ci, którzy robią biznes na Rizę i wszystkich innych rzeczach, to są zawodowi kłamcy. Na tym znam się idealnie. Znam zachowania ludzkie, wiem jak podkręcać zachowania, nastroje, wiem jak robią to zawodowcy. Dlatego mówię o orgii kłamstwa. Ktoś powie, nie masz prawa mówić o polityce. A czym jest polityka? Proszę mi zdefiniować, czym jest polityka. Otwieram okno i widzę politykę za oknem. Bzdurne banery, jeden na drugim, ludzi, którzy startują na prezydenta. Za chwileczkę będą jakieś kolejne wybory, kolejne kłamstwa. Orgia totalnych kłamstw. Ludzie zmieniający zdanie z minuty na minutę. Ja już nie nadążam po prostu za tym, co się dzieje, bo spotykam jednego znajomego, jakiegoś newsa mi tam przekazuje, który ukazał się w radiu i telewizji. A za chwileczkę przychodzi inna osoba, dwie minuty później, przekazuje mi relację zupełnie inną, bo ten człowiek już zmienił zdania. Orgia kłamstw. I zwróćcie uwagę, to co teraz się dzieje. Mistrzostwo pewnego nauczyciela, mistrzostwo guru, właśnie propagandy, Józef Goebbels. On teraz szczytuje. Jeżeli to wszystko widzi, jeżeli siedzi sobie w tej swojej Walhali i patrzy sobie na to wszystko, co tutaj się dzieje, jest dumny ze swojego dzieła. On stworzył sztukę współczesnej propagandy. Na jego podręcznikach wychowują się ci, którzy teraz kreują naszą rzeczywistość. I czyli co? Nie mamy do czynienia z planem, który kiedyś został uruchomiony i teraz jest wdrażany w życie? Jestem pewny, że tak.
Powiedziałem wam na samym początku, jak pierwszą audycję kręciłem o koronawirusie, że nie mamy się czego bać, zachować spokój, że wróci wszystko do normalności. Zostałem wtedy zaatakowany. No i teraz proszę te osoby, żeby powtórzyły ten atak. Przyznają mi rację. Darek, miałeś rację. Kurde, 3 miesiące temu miałeś rację. Wyszło na twoje. Odmrożona gospodarka, nie ma setek tysięcy ofiar śmiertelnych, nie mamy milionów zarażonych. I teraz od razu rzucą się ludzie, bo mało testów robimy. Róbmy coraz więcej, ja i tak będę się trzymał tego, że mamy odporność stada. Dlatego u nas w Polsce tak jest. Dlatego mamy taką małą ilość zarażeń. Jeżeli na przykład teraz biorąc za przykład Śląsk, mamy tysiące zarażeń, a minimalną ilość zgonów, i to są osoby, które umierają na choroby towarzyszące. Słuchajcie, ktoś powiedział, że będę chodził bez maseczki, jestem zabójcą, bo zabiję starsze osoby, babcię, matkę, dziadka. Słuchajcie, mam przeszło 90-letnią matkę, mam przeszło 70-letnią siostrę, moje całe rodzeństwo jest już w tej sferze zagrożenia. Szczególnie moja matka, choroby wszystkie, choroby starsze, jakie choroby chcecie, takie praktycznie ma. Nic. Żadnych objawów, zadowolona jest, broni się rękami, nogami przed pójściem do szpitala na jakiekolwiek badania. Ostatnio właśnie dzwonił tam do niej jakiś lekarz, powiedziała, że ona chce żyć, nie chce, żeby ją zarazili, jeżeli nie sepsą to koronawirusem. Powiedziała, przeżyła 90 lat, przeżyje sobie jeszcze kolejne lata. I teraz, wracając właśnie do tej wypowiedzi, ktoś mi zarzucał, że to jest kłamstwo, że wszyscy umrzemy. No proszę bardzo, otworzyć okno i wyjrzeć, pokazać mi te stosy trupów. Największe źródła zakażeń, największe państwa, które poniosły największe ofiary, Włochy i Francja, oznajmiają, że wygrały z koronawirusem. Mimo że są jeszcze tam lokalne zakażenia, ale bezobjawowe. Tak samo u nas na Śląsku. 90% ludzi zarażonych przechodzi to bezobjawowo. To jest tylko po prostu zatrzymanie tych ludzi. I teraz właśnie idąc tym tropem, że nosimy maseczki, że nie zarażajmy innych i że nie zabijajmy starszych osób. A co ze starszymi osobami teraz zrobił nam jaśnie panujący? Ci ludzie po prostu umierają w samotności. Zostali pozostawieni sami sobie. Jeszcze wcześniej mieli jakiś kontakt, wychodzili sobie na ławki, gdzieś sobie poszli, mieli jakichś znajomych, spotykali się gdzieś. Teraz te osoby są zastraszone i spanikowane. Straszy się nas, zakładaj maseczkę, bo zarazisz tam właśnie starsze osoby, które poumierają. Obserwuję starsze osoby. Mam sąsiadów, 80-paroletnich. Całą tą pandemię chodzili bez maseczek, jeździli dzielnie sobie windą, rozmawiali z sąsiadami. Są zdrowi. Nie dopadł ich żaden wirus, nikt ich nie zaraził. Zaraz ktoś powie, a bo nie było jakichś tam. No słuchajcie, no skoro się cały czas nastraszy, że ten wirus jest, że 80% społeczeństwa go ma, no to te osoby, ci ludzie powinni nie żyć w tym momencie. Także to też jest znowuż mistrzowskie posunięcie propagandystów. Wykorzystywanie tego na swoją korzyść. Owszem, jest coś, co powoduje właśnie zgony, bo coś, co powoduje zakażenia, znaczy rozwój tych chorób. Nie jestem wirusologiem, ja się na ten temat nie chcę się wypowiadać do końca, bo się na tym nie znam. Tylko ja mówię to, co czuję. Mówię swoje obawy, lęki, moje przypuszczenia. I na tym też nie można bazować. Nikt na podstawie moich słów nie może budować swojego światopoglądu. Ja wam tego wręcz zabraniam od zawsze. Sami musicie swoją wiedzę budować, sami musicie tą wiedzę sobie uzupełniać. Ja tylko mogę wam coś powiedzieć. I zabraniam wam w to do końca wierzyć. Nie mogą to być prawdy objawione Dariusza Kwietnia, jak mi ktoś ostatnio powiedział. Nie. Bo ja też popełniam błędy, też wierzę w zupełnie inne rzeczy i też jestem rozczarowany czasami tym, w co wierzyłem, a potem się okazuje, że to jest kłamstwo. Czysty przykład. Pocieranie nosa. Facet kłamie. Socjolodzy już to dawno powiedzieli. Włączcie telewizor, to zobaczycie każdego polityka, który trze i sobie nochala. Także orgia kłamstwa i tego się trzymam. Trzymam się właśnie tego, co powiedziałem na samym początku. Orgia kłamstwa. Teraz co minutę rodzi się kłamstwo, które za minutę usłyszycie. I teraz gdzie jest prawda? Jak wyciągnąć tą prawdę? Tak jak powiedziałem wam już dzisiaj, bardzo prosto. Wyłączyć odbiorniki, nastawić się na samodzielne myślenie. Samemu myśleć, samemu obserwować. Uwaga znowuż na konsumpcjonizm. Uwaga znowuż na te dzikie impry, które są organizowane. Na to trzeba bardzo zwrócić uwagę. No i przede wszystkim dzieci pozostawione, młodzież pozostawiona sama sobie. Rok szkolny praktycznie już nie istnieje. To jest farsa. Wakacje, wrzesień. Co ci młodzi ludzie mają robić? Rodzice zestresowani. Mam znajomych, którzy siedzieli w domu po 2-3 miesiące. Nie mają teraz pieniędzy, nie mają za co żyć. Zwracają się do różnych organizacji pomocowych, wszyscy ich olewają. Polaku, radź sobie sam. I co dalej? Polak uwierzył, siedział karnie w domku, czekał, nie wychodził na ulicę, a teraz tylko czekam na to,
kiedy górnikom skończy się cierpliwość. Kiedy skończy się cierpliwość mieszkańcom miast, którzy po prostu już nie mają z czego żyć. Żaden rząd tego nie podźwignie. I znowuż tu niepokoje społeczne. I znowuż wywołanie pewnych zamieszek. I znowuż super misz propagandysta Goebbels. To, co on robił. Nie powiem, że jestem zafascynowany jego pracami, ale sposobem manipulowania tłumami. To, co ten Karzałek zrobił, schorowany człowiek, stworzył wizję super człowieka, on był karłem. Ja on był przedstawiany, on, Hitler, Göring, jako wzór germaństwa. I co? Taki kłamca omamił, słuchajcie, cały świat. A teraz tacy kłamcy, znaczy cały świat, całe Niemcy. A teraz naśladowcy, ci, którzy zostali przeszkoleni, wyszkoleni, którzy wyszkolili i szkolą dalej takich propagandystów, omamili i okłamali cały świat. Jak to się skończy? Nie mam zielonego pojęcia. Od nas tylko zależy, jak będziemy sobie postępowali. I właśnie zapasy. Nadchodzi czas, że niestety trzeba będzie mieć zapasy. Trzeba będzie mieć zorganizowane parę jakichś tam małych komórek, parę skrytek, tak zwane RWD, czyli zestaw RWD. Czym jest zestaw RWD? Ratuj własną dupę. Tak najprostej to można powiedzieć. W skład takiego zestawu co wchodzi? No już kilka razy Wam pokazywałem, na pewno nóż, na pewno pałatka, na pewno plecak, na pewno środki przeciwbólowe, dezynfekcyjne, w minimalnych ilościach. Robimy sobie jakieś tam skrytki. Najlepiej to jest wziąć jakąś sobie taką beczkę plastikową, w takiej beczce sobie coś naszykować, postawić gdzieś na strychu w piwnicy, niech sobie to stoi. Żywność, najważniejsza sprawa. Na pewno nie tony ryżu, na pewno nie kilogramy mąki, na pewno nie paczki drożdży, które tam ludzie pokupili i teraz mają z tym bardzo wielki problem. Słuchajcie, chciałbym Wam polecić tak zwane eski, już niejednokrotnie Wam pokazywałem. Jedna taka eska wojskowa wystarczy dla dorosłego mężczyzny przy normalnym racjonowaniu. Ja na czymś takim jechałem przez 2 dni. Można. W zestawie jest konserwa mięsna, są słodycze, są różnego rodzaju potrawy wysokobiałkowe. One dostarczą Wam energii. Zabierają mało miejsca. Kupienie sobie czegoś takiego, schowanie gdziekolwiek, w garażu, w domku, nawet przetrzymywanie w domu 10 takich opakowań nie stanowi takiego wyzwania, jak przechowywanie kilogramów cukru. Takie coś macie w jednym sobie plecaczku. Przychodzi jakaś naprawdę kryzysowa sytuacja, jesteście w stanie opuścić sobie dane miejsce i udać się do miejsca ewakuacji. O tym będziemy jeszcze rozmawiali. Zaczynamy z powrotem właśnie te cykle. Jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie takim survivalem i przetrwaniem miejskim, odsyłam Was do Chrisa Maciejowskiego. Kilka razy o nim Wam wspominałem, kilka osób już korzysta z jego wiedzy, także odsyłam Was do Chrisa Maciejowskiego. Gdzie go znaleźć? Wpiszcie sobie w internecie Chris Maciejowski albo u nas na forum RIR. Tam znajdziecie Chrisa, on Wam doradzi, powie, jak organizować małe właśnie takie grupy mobilnych nomadów. Bo jestem przeciwnikiem łączenia się w wielkie grupy, bo ktoś tam powiedział, że duże grupy. Nie, bo w takiej dużej grupie zawsze wyłoni się 2, 3, 4 samców alfa. I już macie po grupie. 5-6-osobowe grupy, takie rodzinne. Wspólne właśnie jakieś tam przeszkolenie, ojciec, matka, dzieci, żebyście wiedzieli, jak się zachowywać, jak brać udział w zamieszkach. To jest bardzo proste. Nie brać tego udziału w zamieszkach. Być cały czas na boku. Starać się w sposób niewidoczny opuścić miasto. Wydostać się z miasta i do jakiegoś tam kolejnego miejsca, takiego etapu, gdzie możecie sobie to przetrwać. Wracać do siebie i organizować sobie w jakiś sposób normalne życie. I jeszcze jedna taka sprawa. Co jest najlepsze do przetrwania? Co ja mam zawsze w swoich zestawach? Takie coś. To jest taka mała, niepozorna, można powiedzieć, saszetka, cokolwiek. Takich można mieć 50-60 sztuk. Praktycznie termin przydatności jest nieograniczony. Tego możecie sobie wziąć pół bagażnika, pokłaść wszędzie, a taka pajka, słuchajcie, mięcha z kaszą dla mnie wystarcza na cały dzień. Niejednokrotnie już żeśmy robili takie właśnie testy, 3 takie na 72 godziny. Dawaliśmy radę. Wiadomo, żołądek burczy, jest się głodnym, ale to wystarczy tylko podgrzać, wystarczy zagotować troszeczkę wody na ognisku zawsze, gdzie znajdziecie sobie jakąś puszkę, wiadro, żeby gorącą wodę sobie zrobić, ewentualnie podgrzewacz chemiczny i polecam Wam gorąco. Tylko
Teraz uwaga, nie rzućcie się na sklepy internetowe, bo wiem, że wielu cwaniaków obserwuje moje audycje i za chwileczkę ceny windują w górę. Książka o obozach koncentracyjnych przekroczyła już, książkę, którą wam reklamuję, przekroczyła już cenę 300 zł. Werble i fanfary po 150. Nie dajcie się zrobić w konia. Te książki są dostępne w antykwariatach. Wystarczy pojeździć po antykwariatach, znajdziecie to. Nie przepłacajcie, nie nabijajcie kieszeni różnego rodzaju cwaniakom. To płacę po 8 zł. Za taką konserwkę. A to kupuję od żołnierzy, płacę po dychu za sztukę. W jakichś tam centralach handlowych widziałem po 15-16 zł. Na Allegro ostatnio chodziły po 3 dychy. Nie przepłacać. Każdy z was właśnie w ramach tego projektu RWD powinien sobie sam znajdować takie rzeczy. Bardzo dużo teraz żywności można kupić od... jeszcze nie powstały, to jest fajne. Jeszcze nie powstały bazy amerykańskie, a już można kupić amerykańskie żarcie. Bo to jest żarcie, inaczej tego nie nazwę. To ich porcje żywnościowe. Odradzam, ale można kupić, bo to można kupić za grosze. Odsyłam was do naszych wojskowych resek. Są małe i są duże. Ja jestem zwolennikiem tych małych, bo do plecaka wchodzą 2-3 i na wypadzik coś takiego mam. Także jeżeli ktoś myśli właśnie o jakimś takim przetrwaniu, ktoś myśli sobie o jakimś takim przeszkoleniu, odsyłam was jeszcze raz do Krysia Maciejowskiego. No i właśnie jeżeli chcecie robić sobie tam zapasy, to skupić się na czymś, co zajmuje mało miejsca, a zawiera przydatne dla nas wiktuały. Ewentualnie jeszcze tą żywność, którą używają kosmonauci. Ona jest dosyć droga. Nie miałem z tym jeszcze do czynienia. Niektóre szkoły survivalu właśnie to polecają. Jednak ja bazuję na tym, co jest dostępne dla mnie na rynku. Będę się starał w następnej audycji nawiązać właśnie do tego survivalu. W przygotowaniu jest taki film Hollywood, bo ktoś naprawdę zarepiste filmy teraz kręci ze mną. Jestem sam w szoku, że tak można nakręcić film. No naprawdę bajera, jestem pod wrażeniem. Dziękuję autorowi bardzo. Będziemy starali się kręcić takie właśnie filmy z terenu. Nie jakieś tam cukierkowe właśnie survivale, jak za pomocą pary skarpetek i nożyczek do włosów zbudować sobie szałas, ponton i zabić jelenia i go przygotować do jedzenia. Tylko po prostu tak, jak wychodzicie z domu, żeby tam 2-3 dni po prostu przetrwać, żeby nauczyć się właśnie obcowania z naturą. Macie masę przykładów, słuchajcie, w internecie, masę szkół internetowych. Każdy z was powinien sam z tego wyciągnąć wnioski. Nie zostaniecie jakimś tam mistrzem survivalu siedząc w domu. Po prostu trzeba samemu i survivalu uczycie się sami. Przede wszystkim podstawowy problem, higiena w lesie. Zrobienie tak zwanej kupy. To jest największy problem, słuchajcie, dla ludzi, którzy z miasta idą do lasu. To jest naprawdę bardzo duży problem. Później rozpalenie ogniska, otrzymanie tego ogniska, zrobienie, przygotowanie noclegu. Jednak największy problem stanowi higiena. Od zawsze, od kiedy ja tam organizuję spotkania, spotykam się z tym problemem. Są duże problemy z przełamaniem tej bariery. Także przesrany to jest taki interes, ale czasami niestety trzeba się tego nauczyć. Trzeba pozbyć się tych barier, trzeba przełamać takie bariery właśnie higieniczne. Słuchajcie, 3-4 dni w lesie. Jeżeli opuścicie dom, jeżeli opuścicie swoje wypielęgnowane mieszkanka, przyjdzie wam gdzieś spędzić 3-4 dni poza domem, właśnie bez łazienki, bez dostępu do bieżącej wody, z minimalnymi zapasami, to zaczynają się schody. I będziemy się starali, żeby wam w jakiś sposób to troszeczkę przybliżyć. Odsyłam was do stron właśnie takich survivalowych, do bushcraftowych. Odsyłam was do ludzi, którzy pokazują właśnie jak zbudować szałas, jak rozpalić ognisko za pomocą wersalki, fotela bądź opony. To też wszystko się przydaje. Te wszystkie rzeczy. Pokażę wam taki właśnie zestaw RWD, to będę się starał, żeby z terenu wam pokazać, nie z mieszkania, tylko w terenie. Co posiadam przy sobie, co ze sobą zabieram, jak wygląda nasze miejsce noclegowe. Także do usłyszenia i do zobaczenia na szlaku.